Kasieńka, muszę ci powiedzieć, że w długich włosach wyglądasz rewelacyjnie. No ale to wszystko na potrzeby rezydencji, słuchaj, którą w rezultacie dzisiaj zakończyliśmy pierwszą transzę. Nie wiadomo, czy będzie druga transza, czy będziemy kontynuować. No właśnie powiedz coś o rezydencji, ponieważ... No rezydencja bardzo fajnie przebiegała, głównie dlatego, że grałam siostrę wspaniałej aktorki, Grażyny Szapołowskiej. Grałyśmy Sisters i było bardzo, naprawdę, bardzo fajnie. No mam nadzieję, że myślę, że serial już zdobył swoich fanów. Polubiłam tę rolę i chciałabym, żeby to było kontynuowane, ale to wszystko zależy od telewizji, od producentów i tak dalej. A co decyduje o tym, że ty wybierasz serial? Bo ty rzadko występujesz, prawda, w serialach? Bardzo rzadko występuję w serialach. No tutaj się zdecydowałam raz, że jakby propozycja wyszła od mojego wieloletniego przyjaciela, wielkiego producenta, Michała Kwiecińskiego. Axon Studio, który realizował to dla telewizji i wiedziałam, że coś, co jakby propozycja, która pochodzi od niego, zawsze jest naprawdę dobra i taka gwarantowana. Pomyślałam sobie, że właśnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje na całym świecie, jak aktorzy budują i ugruntowują swoją popularność za sprawą właśnie nie tylko filmów, ale właśnie występów w telewizji. Wiedziałam, że jeżeli to będzie dobry projekt, jeżeli wypali, to dla mnie jest to bardzo dobra, może być bardzo dobra taka dźwignia, że tak powiem, ugruntowania mojej popularności wśród widzów, bo jednak do kina chodzą tylko pewni ludzie, do teatru również tylko pewni, jednak większość ludzi ogląda telewizję, więc pomyślałam, że skoro pojawia się taka okazja i propozycja, to może jest to szansa na to, żeby troszkę no, zabłysnąć, szczególnie, że rola była taka bardzo kolorowa, bardzo ekstrawagancka, prawda? A propos Grażyny Szapołowskiej, co byś zrobiła, gdybyś miała taki wybór? Czy wybrałabyś telewizję, występ w programie, czy teatr? No nie, wiesz, ja zawsze staram się pogodzić wszystkie ciekawe momenty, więc jednocześnie występując w telewizji, występuję również w teatrze. A pytałeś konkretnie o Grażynę, tak? I o, że tak powiem... I o ten skandal, tak. No ja bym nie chciała się tutaj wypowiadać. To są, moim zdaniem, to są wybory i decyzje osobiste każdego artysty. I w żaden sposób nie chcę tego komentować. Jedno, co mogę powiedzieć, że w rezydencji była moją wspaniałą siostrą, którą mogłam trochę podokuczać, którą mogłam trochę podogryzać, a jednocześnie byłam całkowicie od niej uzależniona. Więc było to naprawdę bardzo fajne przeżycie. A co Grażyna robi poza tym, to naprawdę jest jej sprawa i na pewno ja nie powinnam tego komentować w żaden sposób. Dobrze, Kasiu, a powiedz jeszcze na koniec, co ty robisz, że jesteś cały czas tak seksowna? O Boże, miłość, miłość, miłość i dzieci. Miłość, miłość jest najważniejsza i najwspanialsza. Witam serdecznie, Kasia Figura, pozdrawiam serdecznie wp.pl.